Gmina Strzegom wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje program tzw. Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej. W ramach programu zostały oczyszczone rowy m.in. we wsi Żółkiewka, Tomkowice, Olszany, Jaroszów i w chwili obecnej jest czyszczony rów w miejscowości Rusko. W celu udogodnienia transportu rolnego gmina Strzegom w bieżącym roku zleciła wyremontowanie 3 dróg polnych. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo usług budowlano-inżynieryjnych Zemar. Koszt wykonanych robót to jest około 69 tysięcy zł brutto. W ramach robót budowlanych zostały wykonane drogi w Olszanach, Goczałków Górny Bartoszówek oraz we wsi Żółkiewka. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwania użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Opłata roczna wymagana jest na dzień 1 stycznia każdego roku. Organ nie jest zobowiązany informować indywidualnie corocznie użytkowników wieczystych o wysokości opłaty, gdyż ustalenie tej opłaty i okres jej wznoszenia określone jest w akcie notarialnym, czyli umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego bądź innej nieruchomości. Jeżeli w akcie notarialnym brak jest wysokości opłaty rocznej, każdy użytkownik wieczysty może w urzędzie gminy bądź w starostwie powiatowym, w zależności od tego, do kogo należy to prawo własności, może wysokość tej opłaty ustalić w kasie bądź w wydziale podatkowym. Niezależnie od tego, czy osoba nabyła prawo użytkowania wieczystego od gminy czy od Skarbu Państwa, zobowiązana jest tą opłatę wnosić. Gmina ma natomiast obowiązek powiadomić użytkownika wieczystego o wysokości opłaty rocznej tylko w przypadku jej zmiany w związku z aktualizacją wartości gruntu.